Alleluja! Głośno! Alleluja! Chwała Panu! Sława Jezusowi! Jeszcze jest rano. Trochę śpimy. Chciałem zacząć moją konferencję. Tłumacz potrzebny. Chciałem zacząć moją konferencję od pozdrowienia was wszystkich od Światowej Rady IKRES, której jestem członkiem. Chcę zacząć moją prednášku pozdrawom od Światowej Konferencji IKRES, której są członem. Wcześniej przez 11 lat biskup Bronisław był członkiem Rady IKRES. Już 11 roków biskup Bronisław był członem Rady. A teraz to jest moje zadanie. A teraz jest to moja uloha. Zadaniem IKRES jest, aby koordynować pracę odnowy na całym świecie. Ulohou IKRES-u je koordynować pracę w obnowie Duchu Świętym na całym świecie. Teraz do tego koordynowania jest potrzebna i rada. Do tego riadenia jest potrzebna rada. Teraz ona się składa z 14 osób. Którą tworzy 14 osób. Z całego świata. Z całego świata. Oraz biuro, które jest w Watykanie. A potem wybór, który jest w Watykanie. Wszyscy razem chcemy, aby pomagać odnowie w Duchu Świętym na wszystkich kontynentach. Chcemy pomagać odnowie w Duchu Świętym na wszystkich kontynentach. Naszym zadaniem jest także zachowywać jedność między odnową a stolicą apostolską, Watykanem. Naszym celem jest zachowywać a wytwarzać jednotę między obnową Duchu Świętym na całym świecie a Świętą Stolicą w Watykanie. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy. Preto są bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj być, że możemy tu z wami być, że mnie zaprosiliście, żeście mnie pozwali. Dziękuję księdzu Wacławowi. Dziękuję ojcowi Wacławowi i wszystkim organizatorom. A wszystkim organizatorom. Bo jeżeli mnie zaprosiliście, to znaczy, że ja robię to, co powinienem. A preto, żeście mnie pozwali, znamená to, że robię to, co mam robić. Dzisiaj mam do was mówić o tym, że Duch Święty prowadzi do prawdziwej jedności i pokuty, i pojednania. Dnes mam pre was mówić o tym, że Duch Święty prowadzi do skutecznej jednoty a k pokaniu. A k porozumieniu. I mam mówić przez prawie godzinę. A mam mówić godzinę. Wytrzymacie? Wydrzycie. Zacznę od tego, że od tego, co mówi teologia na temat misji Ducha Świętego. Zacznę tym, co mówi teologia o posłaniu Ducha Świętego, a poosobieniu Ducha Świętego. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi. Katechizmus katolickiej cyrkwi mówi. Ojciec nieustannie rodzi syna. Ojciec nieustale rodzi syna. I obdarowuje go miłością bezinteresowną. A obdaruje go niezainteresowaną albo i daje darom mu laski. Dar miłowania. A dar mu, da mu dar laski. Syn oddaje mu tę miłość. A syn mu odowzdał albo obetuje laskę. Zupełnie bezinteresowną. Tak jest to zupełnie bez zaujmu. Z ogromną wdzięcznością. Z wielką wdzięką. I Duch Święty jest tą miłością, która łączy Ojca i Syna. A Duch Święty jest tą łaską, która spaja Ojca i Syna. Widać, że Duch Święty to jedność między Ojcem a Synem. Widzieć, że Duch Święty jest jednota między zjednociciel między Ojcem a Synem. Święty Augustyn. Święty Augustyn. Mówi to trochę inaczej. O tym mówi trochę inaczej. Duch Święty to uosobiona miłość.
Duch Święty jest osobniona, personalizowana łaska. Między Ojcem i Synem. Między Ojcem a Synem. Święty Augustyn mówi tak, że Duch Święty to suma miłości między Ojcem i Synem. A Święty Augustyn mówi, że Duch Święty jest suhrn, albo plność łaski między Ojcem a Synem. To miłość jedności. Jest to miłość jednoty. Miłość pokoju. Łaska, łaska jednoty, łaska pokoja. Oto jakim życiem żyje Trójca Święta. Oto jakim żywotem żyje Najświętsza Trójca. Widać, że Duch Święty ma misję jedności. Trójca Święta żyje jednością. Święty Duch ma za úlohu zjednocować a vytvárať jednotu Najsvätejšej Trojici. Svätá Trojica, Najsvätejšia Trojica žije v jednote. Ale na tým nie koniec. Ale to nie je koniec, to nie je všetko. Duch Święty jednoczy także wszystkich chrześcijan w miłości Ojca i Syna. Duch Święty zjednocuje wszystkich chrześcijanów w łasce Ojca i Syna. Duch Święty jest duchem wzajemnej zgody i porozumienia. Duch Święty jest duchem porozumienia a zjednoty. To jest zaprzeczenie wszelkich partykularyzmów. Jest to odmietnutie wszystkich osobitości albo partykularyzmów, oddzielowania, rozdzielenia. Wszelkiego sekciarstwa. Wszelkiego sektarstwa. Wiecie, co to jest sekciarstwo? Wiecie, co jest sektarstwo? My jesteśmy lepsi niż tamci. Myśmy lepsi jako ty drugi. Nie ma zbawienia poza odnową. Nie ma wykupienia mimo obnowy w Duchu Świętym. To jest sektarstwo. To jest sektarstwo. Jak ktoś tak twierdzi. A kto niech twierdzi. Jeszcze inny obraz Ducha Świętego. Albo jeszcze inny obraz Ducha Świętego. Duch Święty jest jak dusza w ciele Chrystusa. Duch Święty jako dusza w ciele Jezusa Chrystusa. Duch Święty łączy głowę Chrystusa. Duch Święty zjednocuje głowę Jezusa Chrystusa i wszystkie inne członki. A wszystkich ostatnich członów udy. Czyli wszystkich innych ludzi. Wszystkich ostatnich ludzi. Spojrzymy na cytat z Pisma Świętego. Dzisiaj będzie dużo cytatów. Dziś będzie wiele cytatów ze Świętego Pisma. Pozrzymy się na jeden. Pierwszy list do Koryntian, rozdział drugi. Prvý je list Korintianom. Pierwszy list Koryntian. Prvý list Koryntianom, druhá kapitola. Werset 10. 10. wers. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Duch Święty skuma wszystko, aj Bożej hlbiny. A więc przenika głowę Chrystusa. Przenika głowę Chrystusa. I całą resztę ciała Chrystusa. A cały zwyżok Jego ciała. Cały Kościół. Całą cyrkę. Kolejny obraz, jakim jest pokazany Duch Święty. Podobny obraz, jakim jest ukazany Duch Święty. Duch Święty łączy Kościół w przeszłości, w teraźniejszości i w przyszłości. Ten Duch, Kościół niebiański. Duch Święty zjednocuje cyrkę minulosti, dnes a w budućności, ten niebieski. On prowadzi do świętych obcowania. On prowadza do społeczeństwa świętych. Co to oznacza, że możemy mieć jedność z tymi świętymi, którzy odeszli przed nami. Co to znaczy mieć jednotę z tymi, którzy już odeszli, z tymi świętymi, którzy odeszli przed nami? Z tymi, którzy żyją, ale w różnych częściach świata. Z tymi, którzy jeszcze żyją w różnych częściach świata. I z tymi, którzy przyjdą po nas. A z tymi, którzy przyjdą po nas. I z całym Kościołem, który się zbierze na końcu w niebie. A z całą cyrkwą, która się zjednocuje, schadza na końcu. I jeszcze jeden obraz, znowuż z Pisma Świętego. A jeszcze jeden obraz ze Świętego Pisma. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12. Pierwszy list Koryntianom, 12 kapitola. W odnowie ten rozdział jest dobrze znany. W obnowie
tento úryvok veľmi známy. Bo on mówi o charyzmatach Ducha Świętego. Hovorí o daroch Ducha Świętego. Ale to jest od 4 wersetu do 30, długi fragment, nie będę go czytał. Od 4 do 30 wersu jest to długi úryvok, nie będę go celý czytać. Ale pierwszy werset przeczytam, czyli... Ale pierwszy wers przeczytamy. Werset 4. 4 wers. Różne są dary łaski, lecz ten sam duch. Dary miłości są rozliczne, ale duch jest ten isty. My w Odnowie doświadczamy różnych charyzmatów. W Obnowie jesteśmy świadkami mnogich darów. Jeden mówi w językach, tak jak ja teraz. Niektórzy mówią w językach, jak ja teraz. Drugi tłumaczy. Drugi mówi, tłumaczy. Inny prorokuje. Inny prorokuje. Inny śpiewa. Inny śpiewa. Chwali Boga na instrumentach. Chwali Pana na Boga na nastrojach. Inny uzdrawia. Inny uzdrawia. Tą wspaniałą różnorodność tworzy Duch Święty. A tu úžasnú pestrosť vytvára Duch Svätý. I często w naszych grupach tego możemy doświadczyć. A często w naszych skupinach toto môžeme dosvedčovať. I nie ma takiego człowieka. A nie ma takiego człowieka, który ma wszystkie charyzmaty. A nie, nie existuje człowiek, który ma wszystkie dary. I Pan Bóg tak to zaplanował specjalnie. A Bóg to tak to specjalnie planuje. Bo tylko był jeden człowiek, który miał wszystkie charyzmaty. Lebo bol jedyny człowiek, który miał wszystkie dary, wszystkie charyzmy. Uzdrawiał. Nauczał. Uczył. To był Jezus Chrystus. To był Jezus Chrystus. A my daleko mniejsi jesteśmy od Niego. A my wszyscy jesteśmy o wiele mniejsi od Niego. I On chce, żebyśmy byli we wspólnocie. A On chce, abyśmy byli w jednocie. Jak posługujemy, ewangelizujemy. Jak służymy, jak ewangelizujemy. To żebyśmy byli sobie potrzebni. Abyśmy si byli nawzajem potrzebni. Jeden śpiewa, drugi prorokuje, trzeci uzdrawia. Jeden śpiewa, drugi prorokuje, trzeci uzdrawuje. Tą wspaniałą jedność tworzy Duch Święty. Tu úžasnú jednotu vytvára Duch Svätý. Różne są dary łaski, ale jeden jest dawca. Różne są dary miłości, ale jedyny jest darca. Piękny obrazy, prawda? Jest to bardzo piękny obraz, prawda? Naozaj. Ale wiemy, że w naszym życiu jest też trochę inaczej. Ale wiemy, że w naszym żywocie to trochę inak. Podam kilka przykładów. Uwedziem niekoľko przykładów. Przykład z życia rodzinnego. Przykład z rodzinnego żywota. Wieczór, 22:30. Wieczór, 22:30. Jadę do domu. Idę do domu. Rano wyszedłem do pracy, właśnie wracam. Rano som odišiel do pracy, wracam się. Jest poniedziałek, wracam ze spotkania modlitewnego, dlatego mnie tak długo nie było. Je pondelok, wracam się z modlitewnego stretnutia, preto som modlitbového stretnutia, preto som tak dlho nie doma. Przyjeżdżam do domu zmęczony. Prichádzam domov unavený. Najczęściej szczęśliwy. Najczęściej szczęśliwy. Ale zmęczony. Ale unavený. Spotykam się z moją żoną. Stretam się z moją manżelką. Która mówi, która mówi, gdzie tak długo byłeś? Gdzie si tak długo był? Nie rozumiem mnie. Nie rozumiem. Inny przykład. Albo inny przykład. Jesteśmy w jakiejś parafii. Zmę w niejakiej farności. I mówimy, ten nasz ksiądz to nic o nas nie dba. Ten nasz kniaz o nas w ogóle nie dba. Tylko pieniądze by chciał od nas wyciągać. Iba pieniądze chce od nas. A ksiądz w tym samym czasie myśli. A kniaz w tym istym czasie myśli. No, ci moi parafianie. Ty moi farnicy. Nie wiedzą, że ja buduję kościół. Nie wiedzą, że buduję kościół. A jeszcze chcą bez przerwy spotkania modlitewne. A jeszcze chcą stale modlitbowe stretnutie. Nie rozumieją się. A nie rozumieją się. Albo inny przykład z grupy modlitewnej. Albo inny przykład z modlitbowej skupiny. Liderzy grup mówią często. Wedúci skupin często mówią. Ci animatorzy to nic mnie nie słuchają. Ty animatory ma w ogóle nie poczuwają.
Animatorzy mówią. Animatorzy mówią. Ten lider bez przerwy się rządzi i rządzi. Ten wedúci stále chce sám všetko riadiť. Nie rozumieją się. A nie rozumieją się. Mogą być jednak poważniejsze konflikty. A mogą być aj ważniejsze konflikty. Jeden drugiemu zazdrości, że ten ma dar uzdrawienia, a ja nie mam. A jeden drugiemu zawidzi, że ten ma dar uzdrawienia, a ja nie mam. Ten umie świetnie śpiewać, a ja nie umiem. Ten wie pekne śpiewać, a ja nie wiem. I cały czas stoi na scenie, a ja muszę tam siedzieć i nie śpiewam. A on jest na scenie, a śpiewa, ja muszę stale siedzieć a mimo, a nie mogę śpiewać. Nie rozumieją, że to jest służba. Nie rozumieją, a nie rozumie, że to jest służba. I że on się tutaj denerwuje. Jak się tu znerwoznuje, a gniewa. Stresy przeżywa, że musi występować. Przeżywa stres, że musi występować. Jeszcze inny przykład. Albo inny przykład. Wielu ludzi w wielu państwach, w Polsce tak przynajmniej jest. Mnoho ludzi w mnogich krajach, w Polsku jest to tak. Narzekają. Narzekają. Ci, co rządzą, to bez przerwy kradną. Ti, co sprawują sztat, stale kradną. I tacy nieudolni, nic dla nas nie potrafią załatwić. A taki są. Nic nie będzie zariadzić. I znowuż konflikt. A znowu jest tam konflikt. Między rządzącymi a rządzonymi. Między tymi, którzy riadzi, a między tymi, którzy są riadzeni. Mogą być jeszcze inne konflikty. Albo inne konflikty. Jedne z najważniejszych to takie, że różni chrześcijanie różnie interpretują Pismo Święte. Ten najważniejszy, że różni chrześcijanie różnie wyswetlują Święte Pismo. I stąd mamy różne kościoły chrześcijańskie. A preto mamy różne chrześcijańskie cyrkwi. Różne wspólnoty wyznaniowe. Różne społeczeństwa wyznani. Wszyscy się opierają na Piśmie Świętym. Wszyscy się opierają o Święte Pismo. Ale nie mogą się z sobą dogadać. Ale nie mogą się porozumieć. I wszyscy mówią, mamy Ducha Świętego. Wszyscy mówią, mamy Świętego Ducha. A On utworzył nasz Kościół. A On założył naszą cyrkę. Ale ten Kościół jest pełen rozłamów. Ale ta cyrkę jest pełna nieporozumienia a zlomów. Można się zapytać, dlaczego tak jest. Prečo je to tak? Zapytamy. Dlaczego my jesteśmy tacy nieudolni? Prečo sme taki... Ale tvrdohlavi. Prečo sme taki tvrdohlavi? Ale spójrzmy na Pismo Święte. Ale pozrime sa na Sväté Písmo. I znowu zobaczymy. A znowu môžeme vidieť. Że ten pierwszy Kościół. Że prvá církev. Który jest często przez nas uznawany za idealny, który my często poważujemy za taki idealny, prwotna cyrkę. Wcale nie był taki idealny. Nie była taka idealna prwotna cyrkę, nie była taka idealna, jak si myślimy. Na przykład apostołowie się kłócili, który z nich powinien mieć pierwszeństwo. Na przykład apostoli sa między sobą hádali, kto z nich będzie pierwszy. Tak, tu mogę powiedzieć, to jest Ewangelia Mateusza, nie będę tego czytał. Ewangelia Mateusza, rozdział 20, wersety 20-28. Matuszowa Ewangelia, 20 kapitola, 20 aż 28. Apostołowie się pokłócili, który z nich jest najważniejszy? Apostoli się pohádali, kto jest z nich dôleżitejszy. Jezus im dopiero powiedział, jak ktoś chce być pierwszy pośród was, to niech będzie sługą wszystkich. Ale Jezus im powiedział, kto chce być między wami prvý, niech jest sługą wszystkich. Święci apostołowie nie byli idealni. Święci apostoli nie byli idealni. Ale możemy jeszcze pomyśleć, że to było przed zesłaniem Ducha Świętego. Ale możemy sobie powiedzieć, że to było przed zesłaniem Ducha Świętego. Więc oni jeszcze nie mieli tego wspaniałego daru jedności. Lebo jeszcze nie mieli tego ужасnego daru jednoty. No ale po zesłaniu Ducha Świętego też były konflikty. Ale po zesłaniu Ducha Świętego byli konflikty a rozdzielenie. Przeczytamy teraz Dzieje Apostolskie, rozdział 15. Przeczytamy sobie ze Skutków Apostolów 15 kapitolu. Wersety 36-40. Wersze 36-41. To ja nie będę czytał, ksiądz poczyta. Spuromark. O niekoľko dní povedal Pavol Barnabášovi, vráťme sa a ponavštevujme bratov, ako sa majú po všetkých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo.
Barnabáš chcel zjať zo sebou aj Jána, ktorý sa volal Marek, ale Pavol usúdil, že netreba brať takého, čo od nich z Pamfílie odišiel a nešiel s nimi pracovať. A vznikla taká roztržka, že sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odpravil sa na Cyprus. Pavol si bral Silasa, bratia ho zverili Pánovej milosti a vydal sa na cestu. A chodil po Sýrii a Cilícii a posilňoval cirkev. Zobaczcie, že obaj wielcy evangelizatorzy mieli różne koncepcje ewangelizacji. Títo dvaja veľkí evangelizátori mali rôzne koncepcie, rôzne predstavy o evangelizácii. Chcieli dobrze. Chceli dobre. Ale nie potrafili się dogadać. Ale nedokázali sa dohodnúť. Rozstali się, już się więcej nie widzieli. Już więcej nie służyli razem. Rozdzielili się, a już nigdy viac spolu nie służyli. Teraz inny fragment przeczytamy. List do Galatów, rozdział drugi. List Galatianom, druga kapitola. Werset 11. Wers 11. Ale keď prišiel Kéfas do Antiochie, z očí v oči som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. Wyobrażacie to sobie? Święty Paweł upomniał publicznie świętego Piotra. Svätý Pavol verejne napomína svätého Petra. To tak, jakby ktoś z nás dzisiaj upominał Benedykta XVI. To je tak, ako keby niekto z nás napomínal verejne Benedikta XVI. Nawet jakby to był biskup Bronisław. Kardynał, niech będzie, kardynał. No, biskup Bronisław, nie, ale kardynał. Wyobraźcie sobie, w telewizji siedzi kardynał, błędnie jakiś ważny. Predstavte si nejakého ważnego kardynału. I papież, i rozmawiają. Dôležitého kardynála. Rozmawiają na tematy teologiczne. Svätý Otec a rozprávajú sa verejne v televízii na teologické témy. I vážny kardynál mówi, oj, papieżu, papieżu, nie masz racji. Papież, papież, nie masz, ale Svätý Otec, daj si pozor, nie masz prawdy. Wygląda na to, że w tym fragmencie Pisma Świętego jest powiedziane, że Paweł miał rację. O, to jest jego list przynajmniej. A z toho úryvku z listu Galatianom sa zdá, że Paweł mal prawdę. Pierwotny Kościół wcale nie był idealny. Prvotná církev nebola ideálna. Przeczytajmy jeszcze pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy. Vráťme sa do prvého listu Koryntianom, prvú kapitolu. Wersety 10, 13. Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonali v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku. Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry. Myslím na to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja som Apolov, ja som Kéfasov a ja Kristov. Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný, alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení. Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil. Święty Paweł napomína Koryntian, že sa kúcom. Svätý Pavol napomína Koryntianom, že sa hádajú, že majú sváry. I oni vidať žijú tak, jak v parlamente na Slovácii alebo v Polsce. Boli takí ako v polskom alebo slovenskom parlamente. Jedni są od Pawła, drudzy od Apolosa. Jedni są od Pawła, drudzy od Apolona. A jeszcze inni od Chrystusa. A dalsi od Chrysta. I ci są lepsi? A ci są lepsi. Że się tak nazywają? Że się tak nazywają. Nie. Nie. Kłócą się, chcą mieć jak najsilniejsze argumenty. Chrystus wydawał się być kimś super. Svária sa a hádajú sa o to, że Ježiš je lepší. Partia Chrystusa. Kristova strana. Partia Pavla, trochę gorsza, no ale też nie zła. Pavlova strana, trochu horší, ale nie zła. Partia Apolosa. Apolonova strana. On też tam ewangelizował. A on bol evangelizátor. Jeszcze partia Kefasa. Potom jeszcze Kefasova, Petrova strana. Wszyscy chcą być lepsi. Każdy z nich sa chce ukázať, čo najlepší.
A jeszcze w szóstym rozdziale tego listu jest napisane, nie będę tego czytać. A jeszcze w szóstej kapitole w liście Koryntianom jest napisane, że tak się kłócili, że tak się swarili, że chodzili do sądów, że sa chodzili sądzić, żeby ludzie niewierzący rozsądzali między nimi, żeby niewierzący ludzie sądzili między nimi, kto ma prawdę. Święty Paweł tutaj pisze w tym liście, Święty Paweł w tomto liście pisze, że święci, tak się nazywali wówczas chrześcijanie, święci, że święty, ponieważ w pierwotnej cyrkwi sa wierzący nazywali święty, oni będą sądzić ludy. Oni mają sądzić ludzi a świat. A oni chodzą do sądów pogan. A oni sa niechają sądzić sądmi poganów. Żeby rozsądzali spory między chrześcijanami. Żeby pohania rozsądzowali spory między chrześcijanami. Czy to jest świadectwo? Czy jest to świadectwo? Zgorszenie. Jest to pohorszenie. Brak jedności to zgorszenie. Niedostatek jedności to jest pohorszenie. No i teraz część praktyczna. Jak sobie z tym radzić? A teraz praktycki, jak się z tym wysporiadać? Jak sobie radzić z rozłamami? Jak si poradzić z nieporozumieniem a z naruszeniem? W rodzinach, w parafiach. W rodzinach, w farnostiach. W odnowie. W obnowie. Między kościołami. Między cyrkwami. Główną osobą, która ma działać, jest Duch Święty. Główną osobą, która ma konać, jest Duch Święty. Ma wspaniałe przymioty. Ma úžasné prívlastky. Posłuchajmy, co mówi Pismo Święte, Księga Mądrości. Poczuwajmy, co mówi Księga Mądrości. Rozdział 7. 7 kapitola. Siódmy rozdział, 22-23. 7 kapitola, 22-23. W niej, poczuwajcie dobre, czytajcie si to często. W niej je duch chápavý, svetý, jedinečný, mnohonásobný, jemný, rezký, prenikavý, bezpoškvrný, jasný, neurážajúci, milujúci dobro, ostrý, nezastaviteľný, dobročinný, ľudomilný, pevný, nepremeniteľný, bezstarostný, všemohúci, vševidiaci, obdarených umom, čistých, prenikajúci všetkých duchov. Autor tej księgi vymienia 21 cech. Autor knihy múdrosti používa 21 prívlasku. 3 razy 7. 3 krát po 7. Doskonała cyfra 7 razy 3. Dokonale číslo 7 3 razy. To są przymioty też Ducha Świętego. To są prívlasky Ducha Świętego. On jest doskonały. On jest dokonalý. On przenika wszystko on i on prowadzi do jedności. A zjednocuje. Uwadza do jednoty. No ale Duch Święty jest posłany do ludzkich serc. Ale Duch Święty jest posłany do ludzkich serc. I tam działa. A tam uczynkuje. Jednak ludzkie serca nie są doskonałe. Ale ludzkie serca nie są doskonałe. I te przykłady, które wcześniej podałem, pokazują to. A te przykłady, które są już przed tym uwiedol, to dokazują albo dokładują. I Duch Święty mieszka w nas. Duch Święty przebywa w nas. List do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, rozdział 6. Do Koryntianom, 6 kapitola. Werset 19. 19 wiersz. A nie wiecie, że wasze ciało jest chrámom Ducha Świętego, który jest vo was, którego macie od Boga, a że nie patrzycie sobie. A teraz przypominamy sobie rozdział 2 tego listu. Werset 10. A przypomnijmy si drugą kapitolu, 10 wiersz.
Ale nám to Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. A więc Duch Święty mieszka w nas. Duch Święty w nas przebywa. A my się poruszamy w Nim. A my się hýbeme w Nim. On jest głównym działającym. On jest głównym hýbatelom, głównym účinkującym. I to jest wielki przywilej odnowy w Duchu Świętym. A to jest wielkie privilegium obnowy w Duchu Świętym. Że to nauczanie o Duchu Świętym przypomina, głosi, jakoś mocno podkreśla. To jest główna úloha obnowy w Duchu Świętym, że toto pôsobenie, toto miesto Ducha Świętego w żywocie człowieka ohlasuje a szíri. Duch Święty jest w nas, a my w Nim. Duch Święty jest w nas, a my w Nim. Ale się nie pomieszamy. Ale sa nie mieszamy. Pozostajemy, każdy z nas pozostaje oddzielną osobą, ale Duch Święty nas przenika, w nas mieszka, a my w Nim. Każdy zostawamy tym, kim sme, ale Duch Święty jest w nas, Duch Święty nas spaja, Duch Święty účinkuje. I ten Duch Święty jest odpowiedzią na modlitwę Jezusa. A Duch Święty jest odpowiedzią na Ježišovu modlitbu. Ewangelia świętego Jana. Ewangelium świętego Jana. Rozdział 17. 17. kapitola. 21. wiersz. 21. Aby wszyscy byli jedno, ako ty, Ojcze, vo mnie, a ja w tebe, aby aj oni byli w nas jedno, aby svet uveril, že si ma ty posłał. Tak, aby wszyscy stanowili jedno, aby wszyscy byli jedno, aby świat uwierzył, aby svet uveril. Jeżeli będziemy odnową albo kościołem, jak będziemy obnową albo cyrkwą, na wzór Koryntian, podla Koryntianów, ludzie nie uwierzą. Ludzie nie uwierzą. Ale Duch Święty jest Bogiem. Ale Duch Święty jest Bogiem. Jest wszechmocny. Jest wszechmocny. Przenika wszystko. Czytaliśmy o tym. Który przenika wszystko. Myśmy o tym czytali. A więc Duch Święty będzie działał tak. A Duch Święty będzie konać tak. Żebyśmy jednak byli jedno. Abyśmy byli jedno. List do Filipian, rozdział 2. List Filipanom, 2 kapitola. Werset 13. 13 wiersz. Ksiądz szuka, a próbuje znaleźć. A wy nie śpicie jeszcze? Nie śpicie? Z tyłu też nie? Nie, nie, nie śpicie ani tam zadu. Filipian, rozdział 2. Dziękuję. Na zdrowie. Jeszcze raz na zdrowie. Raz, 2:13. List Filipanom 2:13. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. A więc tak, Jezus modlił się, abyśmy byli jedno. Jest to tak, Jezus się modlił, abyśmy byli jedno. Posłał Ducha Świętego. Posłał Świętego Ducha. I Bóg jest sprawcą w was. A Bóg jest waszym sprawcą. I chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. A z Jego chcenia, Jego konania, zgodnie z Jego... I konania zgodnie z Jego wolą. A więc niewątpliwie Duch Święty ma sprawiać, żebyśmy byli jedno. A Duch Święty ma konać, abyśmy byli jedno.
ale Duch Święty będzie szanował wolność każdego człowieka. Ale Duch Święty respektuje swobodę a swobodną wolę każdego człowieka. Ale chce też przekonać nas, abyśmy byli jedno. Ale chce nas przeświecić, abyśmy byli jedno. Chce uczynić coś ze wszystkimi konfliktami, które mamy. Chce urobić nieco ze wszystkimi konfliktami, niezgodami, które są między nami. Z tymi otwartymi konfliktami, z tymi otworenymi konfliktami, które się objawiły, które się objawili, i tymi ukrytymi, albo z tymi skrytymi. Ukryte konflikty mogą żyć i nigdy nie wyjść na jaw. Mogą być skryte, nieporozumienia, konflikty, które się nigdy nie musia ukazać. Na przykład ksiądz, który mnie tłumaczy, na przykład kniaz, który mi przeklada, może sobie pomyśleć. Czy może myśleć? To przykład tylko. To jest przykład. Ten Darek miał, wiedział, że ma przyjechać na Słowację na ważną konferencję. Ten Darek wiedział, że ma przyjść na dôležitú konferenciu na Slovensko. I przyjechał z takimi włosami. A przyszedł z takimi włosami. Stojącymi, brzydkimi. Na jeża. Ostrihanymi na jeża. Jak on tak mógł? Wiesz, że tutaj poważna konferencja, a on taki... Jak on tak mógł przyjść na taką dôležitą konferencję? Ale ksiądz sobie pomyśli, a widzę go raz, więcej go nie będę widział. Ale kniaz si pomyśli, widzę go raz, więcej go widzieć nie muszę. Niech sobie ma te włosy, jakie chce. Niech ma włosy, jakie chce. No ale on nie wie jeszcze, że ja mu mogę zaproponować, jedźmy razem na misję ewangelizować w Czechach. Ale to on jeszcze nie wie, że mu możemy ponuknąć, pojďme robić misję do Czech. I sobie pomyśli, jak on z tymi włosami będzie ewangelizować. A on si pomyśli, jak on może z tymi włosami ewangelizować. A to jeszcze Darek nie wie, że ja nosim stale dlhé włosy. Dneska mam krátke. Nie rozumiem, ale śmiesznie chyba. No tak, ja nosim drugie włosy. Dzisiaj mam krótkie. I to ty nie znasz. Nie znam. No to ja bym sobie mógł powiedzieć, co to za ksiądz z długimi włosami. A ja si możemy pomyśleć, czy to za kniaza z długimi włosami. No i jakby temu naszemu księdzu przeszkadzały te moje włosy na jeża, to by w końcu mogło mu się... Ale jakby to kniazowi badili te moje krótkie włosy na jeżka, tak... I wtedy ukryty konflikt byłby jawny. A... Potom by sa ten skrytý konflikt, ktorý by sme mali len v sebe, a więc co robić otvoreným. Teraz praktyczne rady. Co robić, żebyśmy byli jedno, tak jak sobie tego Bóg życzy? A teraz praktyczne rady, co robić, aby sme boli jedno. Przede wszystkim pierwsza rada, numer jeden, modlić się. Prvá rada, modlić się. Każdy z nas jest wezwany do tego. Każdy z nas jest pozwany k tomu. Aby odkryć, w jaki sposób Bóg do niego przemawia. Aby umożnił Bogu, aby k niemu mówił. Aby wiedział, w jaki sposób Duch Święty się z nim komunikuje. Aby każdy wiedział, jak Duch Święty z nim rozprawa. Duch Święty we mnie mieszka. Duch Święty we mnie bywa. I w księdzu, i was, i w księdzu biskupie też. I w tomuto kniazowi, a jego ojcowi biskupowi. W każdym z i w was. Tobie, co kręcicie kamerami też. A i w was, którzy nataczacie kamerami. I ważne jest, żeby rozmawiać z Duchem Świętym. A dôleżite, abyście się rozprawali. I żeby wiedzieć, co On mówi, jak On mówi do mnie. A wiedzieliście, a co mówi, jak mówi k wam. Jeżeli widzimy, że mamy z kimś konflikt, czy to w rodzinie, czy w grupie modlitewnej. Jak widzimy, że jest jakiś konflikt. To prośmy Ducha Świętego. To prośmy Ducha Świętego. Duchu Święty, powiedz, czy to czasami nie ja zawiniłem? Tak spytajmy się, czy som to ja nie zawinił ten konflikt. Bo może być tak, że to ja zawiniłem. Może być tak, że ja som spôsobil konflikt. Że to druga osoba zawiniła. Albo inna osoba spôsobila. A najczęściej jest tak, że obie osoby zawinią. Ale najczęściej jest to tak, że obie osoby zawinia. Duchu Święty, objaw mi, czy ja czasami nie zawiniłem w tym konflikcie. Duchu Święty, daj mi poznać, czy som ja nie spôsobil nieporozumienie. Macie takie doświadczenie, że Duch Święty coś do was powiedział kiedyś? Macie taką skúsenosť, że Duch Święty wam nieco powiedział. Macie? Macie.
Kto ma, to niech podniesie. Kto ma, niech zdwignie ruku. To dużo ludzi ma, więc jeżeli prosimy, otrzymujemy. A kiedy prosimy, dostaniemy. Drugi punkt. Drugi bod. Modlmy się za tych, z którymi jesteśmy w konflikcie. Modlimy się za tych, z którymi jesteśmy nieporozumieni w konflikcie. Za tą konkretną osobę. Za tą konkretną osobę. Za to, co mnie w niej drażni. Za to, co ma u niej prowokuje, drażni. Ale nie w takim stylu, Panie, nawróć tego grzesznika wstrętnego. Ale nie takim sposobem, Panie, obrać tego grzesznika. Panie, naucz mnie kochać tego grzesznika. Ale Panie, naucz ma milować tohto grzesznika. I módlmy się za niego. A modlimy się za niego. Mamy przecież dużo takich konfliktów w najbliższych rodzinach, w najbliższych grupach modlitewnych. Mamy przecież wiele takich to nieporozumień w rodzinie, w modlitbowych skupinach. I grupy modlitewne zamiast być świadectwem, stają się zgorszeniem często. A namiesto tego, aby się modlitbowe skupiny stali świadectwem, stawają pogorszeniem. Bo często nasze emocje wychodzą. Albo często nasze emocje przerażają albo wychodzą. Nie bezpośrednio. Nie bezpośrednio. Nie priamo. Ale tak pośrednio. Ale mówimy. Tak, skrycie. A ten Józek, niedobry człowiek, za plecami. Ale mówimy za chrbtem, ten Józef jest taki, taki. A jak mówimy do kogoś, kto jest niewierzący, to się zachowujemy tak jak ci Koryntianie. A kiedy toto mówimy o wieriacom przed niewieriacim, tak się sprawamy jako ty Koryntianie. Ale Duch Święty prowadzi do komunikowania się. Ale Duch Święty prowadza do zdzielania się. Prowadzi do spotkania. Prowadza do stretnucie. Teraz trzeci punkt. Trzeci bod. Z tą osobą, z którą jesteśmy w konflikcie. Z tą osobą, z którą jesteśmy w konflikcie. Spotkajmy się. Stretnijmy się. I wypowiedzmy, co nas boli. A powiedzmy si, co nas boli. Nie w taki sposób, że ty jesteś zły, taki czy siaki, owaki. Nie w takim sposobem, że zaczniemy mu wyczytać, aki jest zły, a taki albo onaki. Ale powiedzcie mu. Ale powiedz mu. Mnie boli, jeżeli ty się zachowujesz w taki sposób. Mnie to boli, kiedy ty tak a tak sprawasz. To jest punkt trzeci. Wypowiedzieć swoje żale. To jest trzeci bod, by rozprawać swoje bolesti. Swoje emocje. Swoje emocje. I przechodzimy do punktu czwartego. A idziemy do czwartego bodu. Jeżeli się uda przejść punkt trzeci, przechodzimy do czwartego. Kiedy się uda trzeci bod, kiedy dokażemy przejść trzecim bodem. Jeżeli się nie uda, jeżeli emocje wezmą w górę i znowu skończy się kłótnią. Ak sa to ale nepodarí v treťom bode a city prevládnu a ešte viac sa pohádame, to vracame do punktu pierwszego. Tak ideme do prvého bodu. Modlíme sa za neho. Modlíme sa za neho. I prosíme Ducha Świętego. Duchu Święty, povedz, či časami to nie moja vina. A prosme Ducha Svätého, či to nie je moja vina. Ale jeżeli się uda, przechodzimy do punktu czwartego. Ale kiedy sa to podarí, ideme do czwartego. A punkt czwarty to jest nazwanie problemów. A czwarty bod jest nazwanie problemu, pomenowanie problemu, który jest między nami. Już wtedy bez emocji nazwać problemy, które nas dzielą. A tak bez emocji nazwać prawym menom problemy, które są między nami, a które nas rozdzielają. I wtedy. A wtedy. Punkt piąty. Piąty bod. Jak już nazwiemy problemy, kiedy już nazwiemy prawym imieniem problemy, spróbujmy się wczuć w sposób myślenia tej drugiej osoby. Skúsme sa vžiť do sposobu myslenia toho druhého, tej druhej osoby. Spróbujmy go zrozumieć i wczuć się, jak on myśli. Skúsme ho porozumieť, ako on myslí. I wtedy gwarantowane jest porozumienie. A wtedy jest zaručené porozumenie. Pomyślmy, czy na jego miejscu nie myślałbym o tym naszym konflikcie w taki sam sposób? Pomyślmy si, czy na jego miejscu bym nie myślał tak isto, a nie przeżywał to tak isto. W punkcie piątym objawia się już Boża miłość
poprzez nasze rozumienie, poprzez nasze działanie. W piątym bodzie się zaczyna objawiać Boża miłość skrze nasze porozumienie. Bo już nie myślimy, ten człowiek mnie rani. Już nie myślimy tak, ten człowiek ma zranił. Tylko patrzymy w dobrej wierze. Ale pozeramy na niego, na jego dobry umysł. Z punktu widzenia interesu Boga, nie własnego. A już zaczynamy się na to pozerać z Bożego pohľadu, nie z naszego pohľadu. A interesem Boga jest, żeby jego dzieci były jedno, bo się o to modlił Jezus Chrystus. A Bożym zaujmom jest, aby jego dzieci boli w jednocie. O to się Jezus modlił. Bo jeżeli będziemy patrzeć ze zrozumieniem na drugiego człowieka, a nie ze złymi emocjami, jak będziemy z porozumieniem pozerać na drugiego człowieka, a nie ze złymi citmi, emocjami, to jest tak naprawdę objawienie się miłości. To jest naozaj objawienie się łaski. Objawienie się jedności. Objawienie się jednoty. I wtedy bardzo często ja mówię o tym, czego sam doświadczałem, stosując ten schemat. A teraz właśnie mówię o tym, co sam ja sam wyskuszał, dodrżując albo postępując podla tej schemy, podla tych bodów. Ten sposób działania przyniósł bardzo często dobre owoce. Ten sposób postępu często przyniósł bardzo dobre owoce. Owoce pojednania i miłości. Owoce porozumienia a łaski. I jedności. A jednoty. Jeżeli chcemy zrozumieć drugiego człowieka, to to już jest wielki sukces. Ak już chcemy porozumieć tomu drugiemu człowieku, tak to już jest wielki úspech. Na tym bym mógł skończyć, ale okazuje się, że nie wszyscy chcą usiąść i porozmawiać. Tu by som już mógł skończyć, ale ukazuje się, że nie wszyscy si chcą sadnąć a porozprawać się. I co wtedy? A co wtedy możemy robić? Nie można być w trzecim, czwartym, piątym punkcie tego schematu. Tym padom nie możemy użyć trzeci, czwarty, piąty bod tohto postupu. Zostajemy na punkcie drugim. Zostawamy na drugim bodzie. Modlitwa za tego człowieka. Modlitwa za to człowieka. Tak się zdarza. A tak się Tak czasami bywa. Tak to bywa. Tak to bywa. Dlaczego tak to bywa? Prečo to tak bywa? Dlatego tak bywa, że to jest część naszego krzyża. Albo jest to czas naszego krzyża. Nieraz są tacy ludzie, którzy nie chcą się z nami porozumieć. Są ludzie, którzy się nie chcą z nami porozumieć. I nas ranią nadal. A zraniują nas dalej. Ale zawsze owocem naszej modlitwy będzie to, ale wżdy owocim naszej modlitwy będzie to, że od tych ataków tej drugiej strony będziemy wolni. Nie będzie nas to tak bardzo ranić. Będziemy swobodni od utoków tej drugiej strony, a nie będziemy tylko zraniowani. I możemy powiedzieć, że to jest nasz udział w krzyżu Chrystusa. A to jest nasz podział na Jezusowym krzyżu. Bo nasze serce, w którym mieszka Duch Święty, albo nasze serce, w którym bywa Duch Święty, chce jedności. Chce porozumienie jednotu. Gdy do tego nie dochodzi, to serce cierpi. A kto k tomu nie przychadza, nie dostawa się aż do tohto, tak jego serce trpi. To jest właśnie udział w krzyżu Chrystusa. To jest podział na Chrystowym krzyżu. Dziękuję wam bardzo za cierpliwość. Dziękuję wam za trpezliwość.